Macie z tej strony Jarkowy. W dzisiejszym odcinku, szybciutkim odcinku, sobie strzelimy wykluwanie 9 jajek 10-kilometrowych. Mam nadzieję, że całkiem ciekawy drop będzie z tego, więc zaczynajmy nie przedłużając. Co będziemy mieli w pierwszym jajeczku? Snorlax. Bardzo ładnie, bardzo, bardzo dobrze. Zobaczymy, co on tutaj ma. Czy będzie Simply? Oczywiście Simply Defense Blown Away. Jedziemy dalej. Miltank. No, nie jest to dobry drop, ale może być. Szybciutko następna sztuka. Akurat nagrywam przed pracą. Także tak mi się trafiło. Pajneko. Szyszunia. Następny bezsensowny drop. Nawet nie sprawdzam, ile ma CP, bo od razu leci do Żyda. Będzie prawdopodobnie Larvitar. Bardzo fajnie. Zaraz sobie zobaczymy na szybciutko, czy mamy IV-kę jakąś konkretną. Simply HP Blown. Dobra. Może być. Będzie z tego dobry Tyranitar. Co leci następne? Następne jest Chansey. I tak jak ostatnio mieliśmy niestety pecha. I tym razem jest Simply i bardzo fajnie. W końcu, bo jeszcze, jeszcze z jajka mi nie wydropiło Simply Amazes, czyli bardzo się cieszę z Chansey. Pajneko dostępne, no, było do przewidzenia, że będą przynajmniej 3 dropy do dupy. Lecimy z następnym. Miltank, następny drop, który nie jest dobrym dropem. I no, już myślałem, że to koniec, ale jeszcze kilka nawet nie liczyłem. I poszło znowu szyszka. Pierwsze dwa dropy się, trzy dropy się udały. I resztę następnych chyba będzie bezsensowne. No, jakby Drati, Merip. Czyli nie ma to jakiejś tam rewelacji. I to już wszystko, 9000. Czyli z tego, jak wygląda mi to na kompletną klapę, jeżeli chodzi o 10-kilometrówki, bo tak naprawdę z tego wszystkiego 3 dropy były całkiem ciekawe, reszta to wiadomo, 3 Pineco, 2 Miltanki pod rząd, chociaż zobaczymy, że już nie będziemy tacy, czy będzie chociaż jakaś stówka, nie, strong, bez sens, strasznie. I drugie też, jakieś badziewie zapewne. Simply Defense, też B-Defense. Dobra, nie przedłużając, słuchajcie, zbliża się event lodowo-ognistych Pokémonów. 13 czerwca dokładnie się zaczyna. Ja uważam, że no, zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Bo jak mi się, nie na rękę mi idą te tak zwane ogniste Pokémony, bo już większość mam. Tam raczej nic ciekawego nie było z tych ognistych Pokémonów poza Charizardem i może Typlasjanem. Fajnie. Dobra, zawsze to lepiej. Dwa razy więcej expa za rzucane Pokémony, czyli jeżeli rzucimy z Greatem, czy z Nice'em, czy z Excellentem, będzie wtedy dwa razy więcej expa. Ale co nas najbardziej interesuje, czyli rework gymów. Tak, tu idzie właśnie, tu jestem najbardziej, nie, że tak powiem, chciałbym, czekam na to najbardziej, na rework gymów, bo z tego, co się orientuję, prawdopodobnie będzie zrzucane wszystkie Pokémony, które mamy, będą wracały do trenerów, będą białe gymy, czy nie wiadomo jak będą te gymy i będziemy musieli je na nowo odbijać i wszystko robić na nowo. Także to może być całkiem ciekawe, bo sytuacja w niektórych, że tak powiem, miastach odmieni się. Wiele gymów pospada. Prawdopodobnie z tego, co słyszałem i wyczytałem, że jest informacja taka, że już nie będzie można samemu na przykład ubijać gyma, tylko będzie trzeba ten gym jeździć na przykład, czy iść sobie tam z kolegą, z kolegami w grupie ogólnie. Chodzi o to, żeby ubijanie tych gymów i postawianie gymów było w grupie. Wyglądało to tak, jak mniej więcej powinno wyglądać, według mnie. Czyli to jest duże utrudnienie dla fejkowców.
Musieliby wtedy się umawiać na tak zwane sesje grupowe, a to bardzo łatwo jest już wykryć, prawda? Bo w tej chwili, no niestety nie ukrywajmy, że fake GPS i inne boty, które są używane do tych gier, psują rozgrywkę graczom takim jak my na przykład. Z punktu mojego widzenia, takiego gracza realnego, którym jestem, którym jeżdżę, ja uważam, że to bardzo dobry krok w stronę, by poprawić jej jakoś grywalność w tą grę. Miejmy nadzieję. Wiadomo, że PokéSnipe'a nie da się tak do końca zbanować, bo są sposoby na to, żeby łapać Pokémony i nie zostać zbanowanym za to. Mam nadzieję, że Niantic zacznie częściej rozpatrywać właśnie doniesienia graczy o takich fejkowych graczach, o takich fejkowych kontach, by można było skutecznie to usuwać. No dobra, no tak czy inaczej, bardzo fajnie, że rework gymów będzie. Mam nadzieję, że to będzie na plus, że nie będziemy musieli zmęczyć się dalej z fejkowcami. Utrudni to nam, że tak powiem, odbieranie końców przez jakiś czas, a nie wiadomo, może nie będzie tak aż źle. Będzie można skupić się na innych rzeczach płynących z tej gry, czyli samej radości chodzenia i łapania Pokémonów. Dobra, no to cóż, chyba najważniejsze informacje wam przekazałem, jajeczka wykluliśmy. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!